Szanowni Państwo, jesteśmy w budynku Głębokiej Synagogi w oddziale edukacji kulturalnej i regionalnej. Właśnie w tym momencie trwa koncert kolędy pastorałek, w którym grają dwie szkoły muzyczne. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Niemiskach oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Mielcu. Koncert trwa, jesteśmy w momencie tego trwania. Sala pełna osób, także ci wszyscy, co przyszli, przeżywają piękne przedłużenie świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam serdecznie Alicję Zasowską. Duże brawa dla Alicji. Dziękujemy Alicji i gratulujemy. Drodzy Państwo, zapomniałam dodać jednego bardzo ważnego szczegółu, że Ala jeszcze gra na fagotino. To jest taka mniejsza wersja fagotu, po prostu dostosowana do malutkich rączek i dla małych dzieci. Drodzy Państwo, zapraszam teraz młodego saksofonistę, Huberta Jadacha. Wykona on dla Państwa kolędę Do Szopywej Pasterze. Uczy się w klasie pana Michała Jakubusa w Niemiskach, a przy klawiszu pan Tomasz Plichasz i będzie jeszcze towarzyszył na kontrabasie pan Wojciech Front, którego nie widać, ale na pewno będzie słychać. Duże brawa! Dziękujemy Hubertowi, a zaproszę teraz do Państwa ponownie
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia z Mielca. Opiekunami kameralnego chóru projektowego jest pani Renata Wrażeń oraz pan Marcin Pokusa. Szanowni Państwo, wykonają specjalnie dla Was Feliksa Nowomińskiego Jezusek Czuwa w opracowaniu Łukasza Mazura. Następnie Hej, Dzień Narodzenia, opracowanie Łukasza. A to już mówiłam, tak? Coś pomyliłam. Pani Renatko, może wszystko jest dobrze. I wśród nocnej ciszy. Tak, wśród nocnej ciszy opracowanie pani Anna Rocławska. Powstanie kolędy, drodzy Państwo, między innymi wśród nocnej ciszy, datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Jej autor do dzisiejszego dnia jest nieznany. Po raz pierwszy została opublikowana w 1853 roku w śpiewniku księdza Joduszewskiego. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.